Witam na kanale Kwasogranie. Tym razem czeka nas mecz z Burnley. Zawodnicy nieobecni z powodu powołania do kadry. Lang Alhupoxal, proszę, ciekawe zestawienie. Trenerze, dziękuję. Oczywiście budujemy cały czas. U siebie ok, 2 dni, no jednak wyjdzie drugi zespół na ten mecz. Budujemy cały czas dobre nastroje wśród naszych zawodników. Zobaczymy, kto tutaj jest. Jest Alho, tutaj Da Costa zagra. Na bramce zagra Swoboda. Azevedo, Boxall, Tomkinson. Mam Panzu, Kamara, Valencia. Valencia o dziwo jest w dobrej formie, ale Papeon zagra. Za Walencję. Zastanawiam się nad obroną, czy nie wyjdzie Lang i Wiśniewski. Tutaj cały czas szukam tego środkowego obrońcy. Wiśniewski cały czas Balesiami. O, może Balesiami zamiast Da Costy. I teraz zastanawiam się tylko nad jednym zawodnikiem, Stamenikiem, Stamenik Tudor, Tudor za Fulgencio, Collins, Amo, niech zagra Harrison i niech zagra młody Anderson. Collins, Amo, może Amo, a za Collinsa Lipur. Huygen, za Alha. Lewa strona de Klerk, no Oakley, niech będzie Oakley, jeszcze nie sprzedany, jeszcze nie wypożyczony. Zapraszam Was na mecz Burnley. Papeł, Azevedo, jest Mampanzo, jest piłka do Kamary, Kamara, Balesiami. Zastanawiałem się przez chwilę nad tym zawodnikiem, czy to jest piłkarz, który rzeczywiście powinien w naszych szeregach grać. Mampanzo, przyspieszenie Mampanzo, wpada w pole karne, strzela, no niestety. Myślałem, że zacznie od 5 minuty bramką. Widać, że Mampanzo to jest piłkarz stworzony do pierwszego składu. Myślę, że z całym szacunkiem do Finlaya, no, zjada go na śniadanie, wygrywa z nim rywalizację. Teraz dobra piłka do Harrisona. Harrison, jeszcze kółeczko i jeszcze kółeczko. Aj, myślałem, że wejdzie w pole karne i będziemy mieli okazję na bramkę. Balesiami, Brownhill. Balesiami, odkrył Balesiami prawą stronę. Muszą piłkarze bristolowe z Wiśniewski. Na pełnym spokoju jest w stanie kontrolować grę. Kamara czeka na partnerów. Kamara obrót z piłką do Harrisona. Harrison zmienił teraz stronę. Harrison, Anderson strzela, no ale gdzie? Zobaczcie, gdzie strzela, jak strzela piłkarz, młody piłkarz Bristol Rovers na razie. Czekamy, aż Burnley zrobi Pope. Lang. Courtney strzela, Swoboda broni. Na niedośrodkowanie próbował tam zawodnik Bristolowe jest wyjść, Swoboda, na szczęście Swoboda przejął piłkę, teraz Tudor. Czemu Papeł nie podłącza się do tej akcji? Jest Harrison do Andersona, Anderson założył tą piłkę, no i na spalonym Tudor. Harrison, dośrodkowanie, przejęta piłka.
Balesiamiego, Balesiami, Mampanzu, do Kamary, Kamara, Kamara, Tudor, pali. Drugi raz na pozycji spalonej. No, to nie jest jego mecz. 23 minuta. Alisson podchodzi do Taylora. Cornet może przejąć tą piłkę, ale jak na złość, piłkarze Barney nie mogą przejść obrońców Bistrolowej. Teraz fauluje Wiśniewski. Ostre wejście pomocnika, obrońcy z Polski, Górnika Zabrze. Papę rozprowadza grę, przechodząc na połowę przeciwnika. Niestety gubi piłkę, zanim zdążył ją oddać. Myślałem, że rozprowadzi pięknym podaniem w futbolówkę, Balesiami. No i niestety Barlein prowadzi w lidze 4. Pierwsze, 29 minuta, pierwszy strzał albo czwarty strzał i bramka. Dobrze, mam panzu. Kamara. Jest Anderson. Harrison. Strzał. No i mamy rzut rożny. Nie, nie mamy. Pope rozpoczął od bramki. Ciekawie. Myślałem, że piłka wyszła na rzut rożny. Dalekie wybicie. Papę przejmuje piłkę. Jest Kamara. Wydaje się, że mocny skład Mampanzu. Mampanzu powinien tu robić robotę i sam wygrać to spotkanie, a jednak Burnley prowadzi. Prowadzi na stadionie Bristol Rovers. Posiadanie piłki, zobaczcie, 70% ma Bristol Rovers, a jednak to Burnley strzela bramki. A teraz błąd Wiśniewskiego, swoboda, no i mamy rzut rożny. No nie dziwi się, że swoboda się lekko zdenerwowany, Wiśniewski popełnił duży błąd w kryciu. Balesiami. Tudor do Papę. Papę wygrywa pojedynek biegowy z Nordfeld. Zatrzymuje się, ma... na bardzo dobra piłka do Andersona, jest Tudor. Tudor. No i Pope robi dzisiaj coś, co jest niemożliwe. Broni każdą futbolówkę, która idzie w stronę bramki. Azvedo, minięty przez André. 45 minuta. Rozpoczynają kolejną akcję zawodnicy Burnley. André pędzi za nim Azvedo. Próbuje go dogonić. Dośrodkowanie. No i oczywiście Mampanzu, Kamara, Mampanzu. No ta wymiana też niekoniecznie była dobra. Strzał, swoboda, mamy 2-0. Będziemy musieli gonić, wynik będziemy musieli gonić. Będziemy musieli gonić wynik tego spotkania. No niestety. 2-0. Jak można było tak to spotkanie rozegrać? Banzu, Kamara, Tudor, Balesiami. No, nie podołały te zmiany w meczu z Burnley. Cornet kolejny raz. Banzu. No może teraz on weźmie się za odrabianie strat, piłka do Azvedo. Azvedo widzi wychodzącego Andersona, nie ryzykuje z zagraniem, jeszcze holuje piłkę. Teraz jest Harrison, no niestety traci futbolówkę. Brownhill w posiadaniu piłki, podanie do Corneta, który dzisiaj bardzo aktywny. Wiśniewski próbuje go dogonić i skrócić ten kąt, podanie do zawodnika Burnley, swoboda, łapie piłkę, Tudor, ma trochę miejsca, pierwszy raz w sytuacji, kiedy nie jest na pozycji spalonej, Harrison, Papę, strzela, no i obok bramki, 55 minuta, mamy sytuację, w której zawodnicy Bristol Rovers no, muszą gonić wynik. Wiśniewski, Mampanzu,
Mam panzo. Dobrze, teraz mam panzo wchodzi w grę. Piłka do Harrisona. Harrison, podcięcie, mamy 2-1, 59 minuta. Mamy 2-1, złapaliśmy kontakt, jest to na pewno ważne. 60 minuta, nie ma zmian po stronie drużyny Bristol Rovers. Zobaczymy, jak ten mecz będzie jeszcze przebiegał. Valejo, Kamara, jest Mampanzu, to on ostatnią akcję sprowokował, sprokurował. Wiśniewski może odkupi winy. Wiśniewski jeszcze kilka metrów holuje futbolówkę. W ostatniej chwili podaje do Harrisona. Harrison do Balesiamego. Balesiami zatrzymuje się. No, kierował piłkę do Tudora. Jest Mampanzu. Jest Mampanzu, jest Anderson, Anderson, Harrison, Harrison, jeszcze Harrison, jeszcze Harrison strzela. Mamy 2-2, 69 minuta. Wywiódł na manowce piłkarzy Burnley. No i pięknie, mamy tam. Zobaczmy, czy jesteśmy jakiegoś zawodnika w stanie wprowadzić, który może by poprawił grę. Może zamiast Anderson, zamiast Tudora i może Alipur zamiast Andersona. Może to będzie lekarstwo na ten wynik. Anderson dzisiaj, młoda gwiazda, która miała wejść u mnie do składu Bristol Rovers, na razie no, nie pokazała się z dobrej strony. A na boisku Alipur, doświadczony piłkarz, który nieraz z opresji wyprowadzał zespół Bristol Rovers. Jeszcze można byłoby zaprosić Kinsella do tego zestawienia, bo Kinsella też jest zawodnikiem, który radzi sobie w takich sytuacjach znakomicie, ale tym razem trener Franek Kole nie stawia na Kinsella. Azvedo, Mampanzu. Mampanzu przyspiesza, daleka piłka do Harrisona. Harrison, wrzutka do Andersona, już wychodzi tutaj. Aj, faulował chyba zawodnik Bristol Rovers. Harrison w tym wejściu mógł pokusić się nawet o żółtą kartkę. Valejo, Lang, piłkarz powołany na najbliższe zgrupowanie swojej kadry. Azvedo musi pilnować się. Swoboda na szczęście jest na miejscu. Wprowadzimy za Kamarę Kinsella za Kamarę. Mampanzu, pomimo większego zmęczenia, zostanie na placu gry. Naprawdę dobry mecz tego zawodnika. Chciałbym, żeby myślę, że jest w stanie rozegrać te zawody do końca. Swoboda broni. 83 minuta, wystarczy nam jedna kontra, żeby na korzyść zakończyć to spotkanie. Teraz właśnie Kinsella wychodzi z futbolówką, Wiśniewski, zagranie do Papę, no jest Alipur, piłka do Mampanzu, właśnie Mampanzu ma futbolówkę przy nodze, był faulowany, będzie czerwona kartka. No niestety nie, 87 minuta, walczymy, aj nad bramką niestety. Ta piłka została posłana. Teraz Pope będzie wznawiał grę. 2-2 wynik, no, na tą grę powiedziałbym, że satysfakcjonujący,
ale Mr. Rowell zawsze grał 3 punkty, 4 minuty doliczone, Mampanzu próbował wyjść, jeszcze ma szansę, jeszcze Balesiami, jest Anderson, od razu piłka do Harrisona, Harrison zagrywa do Andersona, Anderson, aj... Gdyby Anderson strzelał, no, kto wie, może by była bramka na 3-2, czwarta minuta. Wiśniewski. Mamy remis. Wydaje mi się, że jest to sprawiedliwy wynik. Jedna i druga drużyna sprawia dużo okazji. Pany Kole troszkę niezadowolony jednak z tego wyniku. Zobaczmy na piłkarzy, zobaczmy jak ten mecz. 11-8, Barlenie troszkę lepsze. Zobaczmy statystyki. Alipur, no nie wniósł dużo. Anderson, Kinsella też słabo. Tudor, słaby mecz. Azvedal, Lang, bardzo słabo. Swoboda, dobre spotkanie naszego bramkarza. Zobaczmy na tabelę w takim razie, jak przedstawia się tabela i które miejsce dalej zajmujemy. Pierwsza pozycja, 16 punktów po 6 meczach. Okienko transferowe za niedługo się kończy. W następnym odcinku na pewno przyjrzymy się znalezionym zawodnikom. Tutaj jest kilku zawodników z wolnych transferów. Jest też kilku zawodników z Argentyny. Tutaj widzimy, mamy jakiegoś zawodnika z ligi hiszpańskiej. No na pewno tutaj zawodnicy z Arabii Saudyjskiej. O tym, co mówiłem, że fajnie było mieć takiego zawodnika w swoim zespole. Tak, mówię, w następnym odcinku przyjrzymy się tym piłkarzom. Jest Berger, jest Hubienik. No, jest kilku ciekawych zawodników, którzy mogliby wzmocnić nasz skład, ale tak mówię, w następnym odcinku będziemy bardziej myśleć o wzmocnieniu, o piłkarzach, którzy odejdą. Mam nadzieję, że też będą takie ruchy. 6 spotkań, dobrze, 6 spotkań dopiero za nami. No, zajmiemy pierwsze miejsce w Championshipie. Wydaje mi się, że nie byliśmy faworytami. Fajnie byłoby w kolejnym sezonie zagrać w Premiershipie i mam nadzieję, że Bristol Rovers do tego poziomu dojdzie. Zachęcam do oglądania. Dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, cześć.